Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. No i przyglądamy się cały czas sytuacji powodziowej na południu Polski. Teraz zobaczymy, jak wygląda sytuacja w województwie opolskim i dolnośląskim. Tomasz Ognisty, Solidarność Rolników Indywidualnych. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak na razie proste pytanie, czy pana gospodarstwo jest zagrożone, czy pan akurat jeździ z pomocą sam, będąc w sensie domowym bezpiecznie? Nie, akurat tutaj dzięki Bogu gmina Kiecz mocno nie ucierpiała przy tej fali, bo my nie mamy wielkiej rzeki, mamy taką malutką rzeczkę Troja, która również wylała i podtopiła kilkadziesiąt domów w naszej miejscowości, stadion sportowy. Ale gmina Kiecz ogólnie nie ucierpiała. Powiat Głubczycki już tak, ponieważ gmina Brenice bardzo mocno ucierpiała w tej fali powodziowej. Chodzi tutaj głównie o te miejscowości, które bezpośrednio przylegają do granicy z Czechami. A granicą w tych miejscowościach jest rzeka Opawa, więc Opawice, Chomiąża, Boboluszki, Lenarcice. Tutaj właśnie wystąpiły duże zalania i podtopienia domostw. Zostały zalane również pola uprawne. No i tutaj jest duży problem. A im wyżej na północ naszego województwa, czyli Prudnik, Moszczanka, Jarnotówek, Nysa, Głuchołazy, no to tam już jest, można powiedzieć, kataklizm. W Głuchołazach to wszyscy parę dni temu obserwowaliśmy, w sobotę, w niedzielę w szczególności, tam działa się tragedia. W nocy, sobotę na niedzielę było najtrudniej w Głuchołazach, ale teraz Odra jest tym momentem, gdzie jest trudno. Lwówek Brzeski, Brzeg, przepraszam, Brzeg to jest to miejsce, gdzie rzeczywiście idzie fala powodziowa. Jak to wygląda w tym miejscu na Odrze, a potem Odra zaraz będzie we Wrocławiu? Z informacji, które posiadam od rolników z powiatu nyskiego, którzy cały czas angażują się w pomoc, w umacnianie wałów i wszystkie prace, które mogą pomóc zablokować tą wodę, aby nie dopuścić wody do miasta, to właśnie problemem jest ta fala, która właśnie będzie szła z Nysy, bo problem pojawił się po pęknięciu tego zbiornika wodnego w miejscowości Topola, jeśli dobrze kojarzę. I ta woda po prostu już później ze zbiornika do zbiornika, zbiornik od muchów do Nysy. No ta woda już idzie później jak klocki Lego, przepływa. Słysząc od rolników z tego terenu, coraz mocniejsze zaczynają padać głosy, że niestety, ale opróżnianie zbiornika w Nysie nastąpiło zbyt późno. Ja mieszkając tutaj bezpośrednio przy granicy z Czechami, to już w ubiegły poniedziałek Czesi nas informowali o tym, że zaczynają spuszczać wodę ze zbiorników u siebie. Dziwię się, że po stronie polskiej, z tego co wiem, poniedziałek, wtorek, środa nie było zbyt wielkiej reakcji. Otrzymywaliśmy tylko alerty IMGW i to jest też taka ciekawa sprawa, czy to były IMGW, czy to była informacja ze Straży Pożarnej, że przez weekend jest spodziewany opad 380 litrów. Te informacje już były w środę, w czwartek, ale decyzji konkretnych, jeśli chodzi o zrzut tej wody, nie było. To samo tutaj dotyczyło Raciborza, bo akurat z jednej strony mamy tutaj północ Opolszczyzny, Prudnik, a z drugiej strony mamy 20 kilometrów obok, mamy zbiornik Racibórz, na które są skierowane oczy całej Polski. I tutaj też były te informacje przekazywane, bo znam to od znajomych z miejscowości Chałupki, Krzyżanowice, które dzisiaj walczą z wodą, że Czesi już od poniedziałku informowali, że rozpoczynają zrzut wody ze swojej strony. No i teraz pozostaje tylko pytanie, dlaczego z naszej strony niektóre decyzje były podjęte tak późno. No i niestety mamy dzisiaj wielką tragedię. Zniszczone domy, zniszczone majątki. A oglądając kolejne wypowiedzi poszczególnych polityków, nie chciałbym tego dzisiaj komentować, przyjdzie na to czas. Tak naprawdę dzisiaj nie ma jakiejś woli pomocy tym ludziom, tylko jest ciągłe robienie polityki i szukanie winnych. Nawet dzisiaj, słuchając konferencji
prasowej rządu, no to rozpoczyna się szukanie, czy to Tauron zawinił, a do kogo należy ta decyzja, do kogo należy ta decyzja. No ogólnie od samorządowców, z którymi rozmawiam, wójtów, burmistrzów, ciągle narzekają, że nie ma decyzyjności. Oni sami nie wiedzą, jaką decyzję podejmować, czy ewakuować ludzi, czy nie. Po prostu odgórnie no nie ma żadnego zarządzania, nie ma żadnych decyzji kryzysowych. Ten piątek, sobota, czwartek nawet, to były takie strategiczne dni, w których należało podjąć bardzo szybką decyzję. Czwartek był takim dniem, gdzie ze strony no, rządu, wojewodów powinna nastąpić bardzo szybko informacja w tym temacie. Niestety, przepraszam, odrzucę tylko drugą rozmowę z telefonu, więc tej informacji nie było. No i niestety dzisiaj skutek jest tragiczny. Proszę powiedzieć na koniec, jak z pomocą wczoraj premier deklarował 8 000 zł dodatku, z tego zrobiło się 10, bo tam jakieś chyba 2000 dodatkowej pomocy w innej formule, to jeszcze pewnie procedury nie są jasne i dograne, natomiast zastanawiam się, kiedy te pieniądze trafią na konta i na konta też przedsiębiorców. Tutaj potrzebna jest pewnie większa pomoc, bo różne są potrzeby przedsiębiorców. Apeluję, żeby tak jak w pandemii dla tych przedsiębiorstw, które są dotknięte powodzią, chociażby dać ulgę z opłat na ZUS. Jednym słowem, czy pomoc już ta finansowa zaczyna docierać? Nie, naprawdę nie widzę tego. Otrzymuję tylko komunikaty, że ciągle są potrzebne no przede wszystkim woda i takie środki czystości. My zorganizowaliśmy dzisiaj jeden transport od Solidarności Rolników z Mazowsza. Przyjechał jeden bus z wodą, około 300 zgrzewek, kolejne busy jadą. Więc myślę, ta pomoc przede wszystkim idzie oddolnie, od ludzi, bo tej pomocy ze strony urzędów, czy tych osób decyzyjnych, które mogą tą pomoc organizować, jej po prostu nie widać. I to jest takie smutne i porażające. To nie jest moje zdanie. Ja przekazuję opinię ludzi, którzy dzisiaj stoją na wałach. Wczoraj otrzymałem też kontakt od znajomego, który mieszka na pograniczu polsko-czeskim, tutaj w powiecie głubczyckim. Ktoś ze sztabu kryzysowego wydał zakaz wchodzenia na wałów. Ludzie tym faktem są oburzeni, że wały muszą być monitorowane, na wałach trzeba ustawiać dodatkowe worki, zabezpieczenia i straż pożarna wręcz goni tych wszystkich, którzy po tych wałach próbują chodzić, próbują wały umacniać. No to jest też taka niebywała rzecz, kto na poziomie centralnym podejmuje tak dziwne decyzje, tłumacząc się tym, że dbają o bezpieczeństwo osób, ale nie zdają sobie sprawy z podstawowej rzeczy, tak jak tutaj w powiecie głubczyckim na pograniczu polsko-czeskim z miejscowością Krunów, gdzie te monitorowanie wałów i umacnianie wałów workami z piasku jest po prostu priorytetem, tak? Jest priorytetem. I to też należałoby zapytać rządzących, kto podejmuje takie decyzje, tak? Bo ludzie po prostu są oburzeni, że oprócz tego, że sami pomagają, sami układają te worki z piaskiem, wiadomo, tutaj pomaga jeszcze WOT i strażacy OSP, to jest tutaj, i strażacy PSP, to jest tutaj ta pierwsza linia frontu, i poza tym nie ma nikogo więcej. To są rzeczy najważniejsze, a ta kwestia pomocy, która została zaproponowana dzisiaj, te 8 tysięcy czy 10, to powiem uczciwie, tego nawet nie da się ukomentować, bo to jest tak niska kwota, no po prostu nie da się tego komentować na chwilę obecną. Jak na razie idzie pomoc polityczna. Jest konferencja wspólna premiera Donalda Tuska razem z Jurkiem Owsiakiem, jak mówi premier podczas tej wspólnej konferencji. Skontaktowaliśmy się z panem Jerzym Owsiakiem jako najwybitniejszym specjalistą od szybkiej, dobrej pomocy dla ludzi. Staramy się koordynować miejsca, gdzie będzie mogła docierać pomoc organizowana przez Fundację
WOŚP. To jest też taki punkt, jakby państwo trochę abdykowało, jakbyśmy mieli rzeczywiście taką trochę prywatyzację państwa i państwo już nie ma własnych służb, tylko państwo ceduje konkretne zadania na konkretne prywatne fundacje. Tak, niestety to wygląda. Ja przez sobotę, niedzielę osobiście gdzieś tam starałem się pomagać w organizowaniu pewnych rzeczy i byłem zdumiony, kiedy ktoś do mnie dzwoni i mówi: Tomek, nie wiem gdzie odebrać piasek, do gminy nie wiadomo jak zadzwonić, kto w gminie prowadzi sztab kryzysowy. Niby sztaby kryzysowe spotykały się, były rozmowy w tym temacie, ale później w ramach tego wszystkiego to w praktyce wyglądało to tak. Worki z piaskiem i piasek były organizowane w piątek na wieczór i w sobotę rano, tak? No to przepraszam, no to tak nie powinno wyglądać. I to jest relacja ludzi, którzy dzisiaj o tym sami mówią, z tych terenów zalanych, że wszystko po prostu ruszyło zbyt późno. I rząd rzeczywiście czasami jakby był spóźniony. Tomasz Ognisty, Solidarność Rolników Indywidualnych, Województwo Opolskie, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do zobaczenia, do widzenia, chociaż oby to było wcześniej niż później i oby sytuacja była lepsza. My za chwilę wrócimy do opisu, także pod względem działań rządu właśnie i samorządu i tego, jak wygląda sytuacja, jak mogłaby wyglądać, gdyby część inwestycji przeciwpowodziowych wykonać wcześniej. Godzina 10:21. Za chwilę do audycji specjalnej będziemy wracać.